Napoje energetyzujące, popularnie zwane energetykami, to napoje pobudzające, wpływające na wydolność psychofizyczną organizmu. Nie są zalecane do codziennego gaszenia pragnienia, ponieważ nie są dobrym źródłem dostarczania wody do organizmu. Napoje izotoniczne to napoje o zupełnie innym składzie niż energetyzujące i o innym przeznaczeniu. Służą uzupełnieniu składników mineralnych, np. sodu, potasu, magnezu oraz wody, traconych zwłaszcza przy wysiłku fizycznym. Różnicą między napojem energetyzującym a izotonicznym jest zawartość kofeiny i tauryny. Napoje energetyzujące zawierają kofeinę i taurynę. Na opakowaniu jednostkowym napoju energetyzującego znajduje się obowiązkowy napis „wysoka zawartość kofeiny”. Napoje izotoniczne nie zawierają tych składników. Napoje energetyzujące nie powinny być spożywane przez dzieci. Zawarta w nich kofeina nie jest składnikiem odżywczym korzystnym dla rozwijającego się organizmu. Mała masa ciała dziecka powoduje, że składniki wypite z jedną puszką napoju osiągają w organizmie wysokie, czasami ryzykowne stężenie, które może być przyczyną niekorzystnych skutków zdrowotnych. Napoje energetyzujące i napoje izotoniczne to są zupełnie inne rodzaje produktów, a więc i o innym przeznaczeniu. Bezpieczeństwo napojów energetyzujących jest aktualnie analizowane, ale szczególnie ryzykowne jest picie tych produktów przez dzieci. Napoje izotoniczne nie budzą kontrowersji, ale ze względu na dużą zawartość składników mineralnych należy po nie sięgać w sytuacjach uzasadnionych i pić we właściwych ilościach.